Witam bardzo serdecznie Smartwatch Amazfit Balance Unboxing oraz jak sparować zegarek z aplikacją w telefonie jak widać na zegarku mamy kod QR i aplikacją odczytujemy parowanie przy użyciu bluetooth kody sparowania zegarka z telefonem jeżeli się wszystko zgadza to klikamy sparuj i Gotowe. Aplikacja na telefonie będzie zbierała wszystkie dane, które pobiera zegarek. Parowanie pomyślne jest. A jak do tego doszło? No to zacznijmy od unboxingu. Kompaktowe pudełko, które zawiera Amazfit Balance, zegarek Smartwatch. ZEP OS dostarcza tylu funkcji, że dziś po prostu tylko parowanie i unboxing. Czymkolwiek będziecie zainteresowani, dawajcie w komentarzach. To będę sprawdzał, co jak zrobić, na co natrafiacie, na jakie wyzwania. A teraz pudełka: pudełko główne i pudełko, ja wiem, wewnętrzne, zawierające nasz zegarek. Zegarek jest bardzo przyjemny w dotyku. Silikonowy pasek. Z tyłu seria czujników. A tak wygląda. 360 stopni. Zegarek to nie wszystko. Musi być jeszcze instrukcja i ładowarka. Ładowarka to taki panel, na który się ten zegarek układa. Oczywiście magnetycznie, więc nie ma szans, aby pomylić bieguny. Pod USB. I niech się ładuje. Jak już się naładuje, to jest gotowy do uruchomienia. Klasycznie wybieramy język i zegarek nam mówi, aby pobrać aplikację mobilną. I ten kod QR, który już wcześniej widzieliście, służy do sparowania zegarka z aplikacją. Aplikacja Zep kiedyś Amazfit. Instalujemy, otwieramy. Do wyboru mamy konto Facebook, Mi oraz oczywiście Google, a to jedna z funkcji, gdzie widać było, że mamy GPS z mapą. Możemy pobrać sobie mapę. Zobaczmy podstawowe elementy aplikacji dla naszego zegarka Amazfit Balance. Naturalnie mamy bardzo dużo tarcz do wyboru, no ale tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo porządne monitorowanie snu, przydatne wskazówki. A dla mnie rewelacyjną opcją jest trening. Trening, który cały czas jeszcze poznaję, uczę się tego zegarka, ponieważ zegarek zbiera serie treningowe, pokazuje, które części były, które mięśnie brały udział w treningu. Naprawdę masa rzeczy. Jeszcze nazywa w miarę dokładnie, co było robione. Oczywiście, ręcznie można. Na kierować zegarek. Co to było za ćwiczenie? Jest to smartwatch typowo dla osób aktywnych fizycznie lub tych, które aktywnie fizycznie chcą być. Bo naprawdę, przypominanie, mobilizowanie do wysiłku jest na najwyższym poziomie. Bardzo się z tego zegarka zadowolony. Naprawdę, czad. Cały czas się go uczy, cały czas poznaje. Zachęcam do waszej indywidualnej opinii. Gwiazda, jak dla mnie, naprawdę fajny, bardzo fajny sprzęt i cały czas rozwojowy Zep OS.